Cześć, dzisiaj mamy takiego Urala. Jest to Ural z 1994 roku, pojemność 650, silnik boksera, dwucylindrowy, moc około 34 koni. Motocykl stał w szopie 8-10 lat, jak twierdzi poprzedni właściciel. Jest w oryginalnym stanie, a ostatni raz był odpalany 5 lat temu. Widać, jeszcze jest zakurzony trochę, no ale jest bardzo dobrze zachowany, można powiedzieć. Salonowy egzemplarz. Przejechane ma tylko 1249 km. Na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy odpali, czy nie. Dopiero w następnym filmie zobaczymy, czy motocykl da radę uruchomić. No i ostatnia trasa Urala. Na przyczepę. I jedziemy do mnie. Będzie to na pewno fajny projekt. Trochę rzeczy na pewno będzie do wymiany. Czyszczenie. Ale mam nadzieję, że odpali. Z historii tego motocykla jeszcze wiem tyle, że został przywieziony 10 lat temu z Finlandii. Także dobra. Zapinamy pasy i jedziemy do domu. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli komuś się podobało, łapki w górę. Możecie też zasubskrybować. No i jeżeli będzie jakaś aktywność pod filmem, będzie część druga od odpalenia. Dziękuję, na razie.